1942 roku najstarsi harcerze utworzyli oddział dywersyjny o nazwie Grupy Szturmowe, w skrócie GS. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęli szkolenie w szkole podchorążych zwanej Agricola. Już wtedy odbywali ćwiczenia praktyczne. Na początku 1943 roku GS-y przeprowadziły pierwsze akcje z bronią w ręku. Była akcja międzypokorzona o śrubowanie wysadzenia pociągu, odbicia więźniów w Celestynowie, akcja pod Czarnocinem. I te wszystkie akcje wykonywały grupy szturmowe, których dowódcą od strony harcerstwa warszawskich grup szturmowych był Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka, a ze strony wojskowości, jak to się mówi, naszych, bo GS-y to były oddziały wojskowe w zasadzie, prawda? To by dowodził tym porucznik Jerzy Ryszard Białus. Akcja pod Arsenałem, dowodzona przez Tadeusza Zawadzkiego, pseudonim Zośka, miała już inny, odmienny od zadań dywersyjnych charakter. Nosiła ona większość cech akcji bojowych, z których wkrótce miał zasłynąć parasol. Pierwsza akcja bojowa to jest akcja pod Arsenałem. Odbicie Rudego to był mój przełożony bezpośredni. Najpierw rzucił Anoda butelkę, później rzucił drugi kolega starszy bodajże. No i ponieważ te butelki nie zdołały zatrzymać samochodu i samochód toczył się dalej i chciał skręcić w ulicę Tłomackie w kierunku getta, więc wtedy z tego mniej więcej rogu ruszył w kierunku samochodu Bolec, jako trzeci sekcji, i bardzo celnie rzucił butelką zapalającą więźniarkę w ten sposób, że stłukł szybę samochodu, ta butelka zapalająca wpadła do kabiny kierowców i zaczęli oni się palić. To były jeszcze dwie akcje, jedno to tych dwóch, którzy oprawców Rudego, to jest jeden Schulz, a drugi Lange, obydwaj zostali zastrzeleni. Ja byłem dowódcą akcji na Langego na placu Trzechkrzyży. Rozpoznania robił w obydwu wypadkach Zygmunt Kaczyński, Wesoły, który był naszą wtyczką Gestapo. Więc on mi zaproponował, że przedstawi panu Langego. Więc oczywiście to było świetne. Szedłem z Wesołym ulicą Wiejską i nadchodził pan Lange z jakimś towarzyszem swoim w mundurach Gestapo, w mundurach SS. No i Wesoły do niego tam coś zagadał, podszedł i rozmawiali. On się, Lange się na mnie patrzał i Zygmunt tam powiedział mi, kto ja jestem. I on i ja skłoniliśmy głowami, ale na odległości powiedzmy jakichś 5 metrów staliśmy od siebie. Nie, w razie dobrze się mu przyjrzałem, ale on też i mnie. No i później, zaraz parę dni później miała być ta akcja, gdzie musiałem dać słowo Wesołemu, że Lange nie przeżyje tej akcji, no bo on byłby skończony. Przed samym zaczęciem akcji, przed kinem było około 40 żołnierzy niemieckich, pewnie ze wschodniego wschodu, bo nie wiedzieli co robić. Mieli karabiny poustawiane, tak jak na biwaku, i tam sobie siedzieli, palili papierosy i grali. I tam się zatrzymał przed nimi nasz samochód. I teraz była kwestia, no, zaczynać czy nie. Czy czekać na lepsze powodzenie. I zdecydowałem się, że zaczynamy, wszystko jedno. No więc ten, co ubezpieczał, to był kierowca Jurek TK. Jedną salwę zrobił ze Stena. Wszyscy Niemcy się położyli płaskie na ulicy. Ja w międzyczasie wyszedłem za rogu naprzeciwko pana Langego i spotkaliśmy się więc na pół ulicy, prawie że na rogu wiejskiej, i on mnie poznał w momencie, jak ja byłem na połowie drogi, powiedzmy, do niego. Zatrzymał się, odkręcił się do mnie, ale w tym momencie już miałem pistolet za narża i strzelałem do niego. 5 czerwca 1943 roku w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży w trakcie ceremonii ślubnej Gestapo aresztowało większość członków oddziału do zadań specjalnych OSA-KOSA. W kierownictwie dywersji powstała wówczas koncepcja utworzenia ściśle zakonspirowanego oddziału do walki z Gestapo, sformowanego z warszawskich grup szturmowych. O młodzieży z GS-ów dowódca KDW pułkownik Nil Emil Fildorf napisał: element inteligentny,
bitny i ofiarny. Dyscyplina bardzo duża. Ludzie posiadają duże doświadczenie zdobyte w szeregu walk i można na nich liczyć w najcięższych momentach. Wyszkolenie wojskowe i zaprawa idą w parze z wychowaniem harcerskim i narodowym. Utworzenie oddziału powierzył kapitanowi Adamowi Borysowi, pseudonim pułk, dyrektor. Jego zastępcą został mianowany Jerzy Zborowski, Jeremi. 1 sierpnia 1943 został powołany oddział do zadań specjalnych AGAT, antygestapo w sile kompanii. W styczniu 1944 przemianowany na Pegas, przeciw gestapo. Na kilka miesięcy przed powstaniem warszawskim przyjął nazwę Parasol. Jeremi, powiedzmy, jako zastępca, wytypowany zastępca pługa, zaproponował pługowi moją osobę na pełnienie funkcji intendenta kwatermistrza. No, czy ja to wyrażam zgodę? No, powiedziałem, że no nie bardzo, bo ja nie mam pojęcia, jak to się wszystko będzie prowadziło. On mówi, jak nie masz, to się dowiesz. W normalnym wojsku kwatermistrz robi prawidłowe zapotrzebowania i rozdziela je tam, gdzie należy. Natomiast tutaj musieliśmy to w większości sami zdobywać. A więc zakup broni. Teraz kwestia zakonspirowania tej broni. Jesienią 1943 roku zaproponowano objęcie stanowiska oficera oświatowego. Otóż kontynuacja ducha harcerskiego mówi o tym, że nie należy mówić tylko o strzelaniu i o wojnie, ale również młodzi ludzie powinni być przygotowani do życia w cywilu, czyli powojennego. Bo proszę sobie wyobrazić, że to jest bardzo trudny problem, dać młodemu człowiekowi pistolet do ręki. To jest krok do możliwości spaczenia charakteru takiego człowieka. Już właściwie w 43, może w 42, dziewczęta zaczęły szkolić się w wybranej specjalności. Wydawało mi się, że potrzebniejsza będę jako sanitariuszka. Nasz dowódca, Adam Borys, czyli pułk, postanowił stworzyć własny sanitariat. I pytał mnie się, z iloma dziewczętami mogę przyjść. Powiedziałam, że z 30, bo tyle mniej więcej starszych dziewcząt miałam. Starszych, bo tak to było więcej. Uśmiechnął się, powiedział, nie wystarczy 5-6. Parasolu przydzielono mnie do Orkana, zastępcy dowódcy wówczas plutonu. Byłam jego łączniczką, zatem wykonywałam wszystkie zadania, jakie są przypisane łączniczce, utrzymywałam kontakt między nim a dowództwem, po prostu rozpoznania. Łączniczka, której zadaniem było obserwowanie tego, na którego Polska podziemna wydała już wyrok. Pułk zorganizował oddział w stylu wojskowym, ale nie w takim stylu, jak to normalne wojsko, powiedzmy, jest zorganizowane, tylko polegające na tak zwanej samodyscyplinie. Dla młodych chłopaków, 15, 16, 17-letnich, to było nie do przyjęcia zupełnie, ale musieliśmy to przyjąć. Albo jesteśmy tu, albo nie. Więc dyscyplina żądał 100% podporządkowania się. Ponieważ był on starszy, jest miał szalony autorytet. Nazywaliśmy go dyrektorem. Bardzo surowy w stosunku do żołnierzy. U niego musi być wszystko, musiał być zapięty na ostatni guzik. Zawsze dlatego też może Parasol był tak skuteczny i tak udawały się nam akcje.